powiedz mi, że zabiłaś tego pilota. Pracuję nad tym. Skończ te swoje gierki. Nie mam prawa do odrobiny przyjemności. Nie, jeśli zaniedbujesz obowiązki. Rozumiem, aż bez odbioru. Nie martw się, zgarnę tyle kasy za jego głowę, że będę ci mógł kupić każdą zabawkę. Cześć, witam was ponownie bardzo serdecznie w czwartym odcinku serii z gry Titanfall 2. Rozpoczynamy kolejną misję, którą rozpoczynamy, no niestety, solowo. Znowu rozdzieliliśmy się z naszym Tytanem. Ktoś bawił się naszym kosztem, robił jakieś dziwne eksperymenty. O właśnie, a teraz będą niszczyć kompleks, w którym się znajduje, jak słyszycie. Macie rację. Zalecam jak najszybszą ewakuację. Jakiś panel, który wyraźnie mam włączyć. O, znajdźka chyba. Okej. Te dziwne komory, w których są te dziwne stworzenia, mają mi chyba utorować drogę, słuchajcie, dalej. Wow, wow, wow. Dobra, pospadały na szczęście. Już się bałem, że będą mi tu stwarzać jakieś problemy. Obstawiam, że mam skoczyć najpierw tu. A teraz tu. Nie, tu jest znajdźka. To jest raczej droga opcjonalna, ale no nic, mi posłuży jako ta właściwa. Dobra. Stąd, tutaj i już tędy wyraźnie. W tym kierunku. Uwolniłem się. Dobrze, Bitty się uwolnił, czyli ja teraz mogę. Udać się w jego kierunku, w końcu. W końcu będziemy mogli się zrównać z Bittym i znaleźć wspólnie drogę ucieczki z tego dziwnego miejsca. Ciekawe, czy faktycznie wybuchnie nam za plecami, tak jakby to miało brzmieć. Rozwalamy te bączki, zanim do nas dotrą. Dokładnie, nie dajmy im się zbliżyć. Okej, chyba jest spoko. Tam znowu się do mnie znajdźka świeci chyba. To jest takie bardzo jasne i niebieskie światełka, to chyba są za każdym razem znajdźki. Czy ja tam mogę zejść? Czy może po ścianie? Po ścianie, słuchajcie, skoczymy na wszelki wypadek, bo nie jestem pewien, czy... Czy mogę? Mogę, dobra, jest G. A, po ścianie! Takie cwaniaczki. Chodź, moja znajdźko. Mojaś ty. Jesteś. To bardzo niebezpieczne środowisko. Sugeruję wejście na pokład. Na pokład czego? Bo tam jest Bitty! Tam jest Bitty! Dobra. To kończymy tego typa. Zaraz, bo są pajączki mi wybuchają na plecach. Dobra, to lecimy do Bittiego w takim razie. Już lecę, mój ty. Mechaniczny rumaku. Dwunożny. Bez sensu. Jestem. Dawaj, ciśniemy ich, stąd spadamy. Tylko jak tam się wchodzi? Co wy chcecie w ogóle? Tędy może się gdzieś wchodzi. Za tą kopułą jest wyjście na powierzchnię. Spójrz na wyświetlacz. Koniec pieśni. To jest jakieś gniazdo, czy coś klimacie? Wow, spokojnie, panowie. Jest osiłek, to zabijmy sobie pana osiłka. Wow, odwalcie się! Bronią się w ogóle, blokują tymi mieczami, a ja tu biedny taki... Nie jest dobrze, to masz rację. Czekaj, weźmy sobie apteczkę. Dobra, jeden nie żyje. Wypuścił nam odnowienie życia. Tu jakiś też jest, podnieśmy. Dobra, będzie okej. Jesteśmy bezpieczni, myślę. Jeden poszedł tędy, więc pójdziemy mu na plecy. Koleś w ogóle wyciąga tarczę i celuje tarczą w złą stronę. No to już jest mistrzostwo po prostu. Czy to jest ostatni, czy to jest przedostatni? Ja się pytam. Dobrze, zabity.
Nie, przedostatni, jeszcze jeden jest tutaj. Ale to wiecie, co zrobimy teraz? Piękne ulty. Rdzeń wzrostu wyczerpany. Dobrze, Bitty, mój drogi Bitty. Uciekamy stąd. Dobijmy tych tutaj jeszcze niedopałów. Drogi tam zniszczone. Nie wiem, ile ich tu jeszcze będzie. Widzę, że tych psiaków może być tu więcej, bo one się chyba wydostają z tych trum dziwnych. Które my chyba zresztą aktywowaliśmy, przepraszam bardzo. Dobra, idziemy na górę. Trudno się do nich strzela z takich rzeczy, powiem wam. Jest jeden, którego myślałem, że zabiłem. Tu jest kolejny, którego myślałem, że zabiłem. Patrzcie, w ogóle to przez nich przelatuje, no przecież to jest masakra. Jak ja mam ich tym zabić? To się kompletnie nie nadaje do zabijania tych takich zwykłych pionasów. Wow, 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 dobra, chyba kolejny bosik. To wygląda jak kolejny bosik. Aż. Znaczył za ciebie dużą nagrodę, pilocie. Żywy czy martwy, jesteś dla mnie sporo warty. Dobra, to jest absolutnie najgorsza z voice actorek w tej grze, ale prawdę mówiąc spodziewałem się troszeczkę, że to będzie główny boss. No kurde, ta broń jest naprawdę słaba, chyba zaraz sobie zmienimy. No, zmieńmy, żebym ja nie narzekał. Co było fajne? To było naprawdę dobre. To jest najlepsza broń jak dla mnie w tej grze. Strzelajcie do tego skazu. Doskonale. No przecież zaraz będzie po niej. Nara! Ale to było proste. Nie wiem, czy to kwestia broni, czy czego. Naprawdę, ta broń jest najlepsza. A to jest druga, jaką dostaliśmy w tej grze. Blokada została wyłączona. Sugeruję, żebyśmy się stąd wydostali przez tunel. Dobra, spoko, dla mnie okej. Z tej już hełmu nie wyciągaliśmy, jak zauważyliście. Okej, to deptanie ich powinno być moim nowym hobby. W ten sposób powinno się odradzać życie, po prostu miażdżąc tytanem zwykłych piechurów. Wychodzimy na zewnątrz. Pilocie, nie powinniśmy więcej korzystać ze skrótów. Koniec misji. Bardzo szybki koniec misji, więc oczywiście zagramy sobie jeszcze od razu początek kolejnej. Nie wiem, jak te misje się tutaj dzielą, bo one poza tym, że są podzielone na misje główne, bo w grze jest 8 misji głównych plus pierwsza samouczkowa, czyli łącznie 9, to te misje główne dzielą się jeszcze na jakieś podmisje. Ja tak trochę nie bardzo wiem, kiedy przeskakujemy do kolejnej prawdziwej misji, a kiedy jeszcze jesteśmy poprzedniej. Ale nic. Może jest tak, że każda misja kończy się bossem? Chyba nie. Nie ma chyba aż 8 bossów. Teraz zaczyna się misja Skutek i Przyczyna. Zbadaj ten ośrodek. Spotkamy się po drugiej stronie. Jak to się stało, że ja wskoczyłem? Nie daj znów się złapać, Bitty. Sam, bez Bittiego. Przecież byliśmy razem na koniec ostatniego epizodu. Wow. Prosi zespoły zajmujące się analizą arki o zgłoszenie. Co się właśnie stało? Na prezentację generała Martena. Co się właśnie dzieje? Czemu ja... Czemu mam jakieś wizje z przeszłości chyba, bo to jest ten sam kompleks, tylko zadbany i działający. Co się stało? Na terenie ośrodka występują zakłócenia wywołujące wyrwę w czasie. Zalecam ostrożność. Tak po prostu sobie występują. Wyrwę w czasie. Aha, nawet nie skończyłem. Zapewni ludzkiej rasie przetrwanie, a także sprawi, że pomyślna świetlana przyszłość. To tyle z moich odpowiedzi. Gra mnie po prostu zagłuszyła. Tu, dobra, tu jest wyjście.
Piękne korytarze. Brzydkie korytarze. Przez wrogami. Wow. Latający go porwał, czyli co teraz jeszcze z latającymi się będę musiał męczyć? To wygląda jak scena z Robinson The Journey na VR. Tu nie kojarzycie pewnie. No, to jakąś tam... Co tu się odwaliło, stary? Ich ciała nienaturalnie się postarzały. Niektóre noszą jednak rany od pocisków. Ja. Tu widzę znajdźkę, tylko jeszcze nie bardzo wiem, jak się do niej dostać. Dziwne. Rejestruję własną sygnaturę danych w tym obszarze. Damn. Przez te zakłócenia. Dobra, nie chce mi się. Jest Beatty. Idźmy do Beattiego. Beatty się będzie mierzył, myślicie, z tymi latającymi? A, bo tu powinien być Anderson. Żadne ze zwłok nie pasują do profilu genetycznego majora Andersona. A czy mi szukamy zwłok Andersona? To ja przegapiłem, ja myślałem, że on żyje. Do głównego holu recepcji. Poszedłbym z tobą, ale moja obudowa nie zmieści się w drzwiach. No okej. Okay. Szczęściarz. Szczęściarz. Wykryto sarkazm. Słusznie. Witam w recepcji. Nie trafiłem. Ło, siema, tak myślałem, że coś tutaj zaraz na mnie wyskoczy. Aha, to jest Anders. Wiesz co, stary, szukałem cię, ale nie tak wyobrażałem sobie nasze spotkanie. Serio, po prostu zabrałem mu hełm. Beatty, znalazłem Andersona. Jest na suficie. Cel wykonany. Spotkaliśmy majora Andersona. To bardzo jest zabawne, jest. Jeśli to miał być żart. Nie był zamierzony. Dobra, no to wracamy do Beattiego z hełmem, bo widzę, że jest taki nasz cel. Bardzo dziwne jest to miejsce w ogóle. Jeśli przyniesiesz mi hełm Andersona, poddam go analizie. Proszę, masz hełm Andersona. Wraz ze śmiercią Andersona przejmujesz dowództwo nad operacją specjalną 217. Ja przejmuję? Gratuluję awansu, pilocie Cooper. Wyświetlę teraz odprawę Andersona przez komandor Sale Briggs z SRS. Majorze Anderson, 2 tygodnie temu przechwyciliśmy transmisję IMC. Znaleźli coś na tyfonie. Miało tam miejsce potężne wyładowanie, które spowodowało anomalie czasowe. Chcę, żeby SRS zinfiltrowało tę bazę. Rozumiem. Uzyskam odpowiedzi. To urządzenie zdobyte podczas operacji Grizzly powinno cię chronić. Wiemy, że IMC wynajęło Bubena Bliska i jego najemników do ochrony czegoś ważnego, więc bądźcie czujni. Aha, Anderson. Wiesz, jak bardzo uwielbiam wypisywać nekrologi, dlatego nie działaj sam. SRS to drużyna. I nie posłuchał. Dane zdobyte przez majora Andersona są niekompletne. Naszym obowiązkiem jest osiągnąć cel operacji specjalnej 217. Przed podjęciem dalszych kroków zalecam odnalezienie urządzenia nadgarstkowego Andersona. Z czego takiego? Nie miał przy sobie. Nie miał przy sobie nic podobnego. Zapewne zostało z drugą połową zwłok. Drugą połową zwłok? Pisz sobie? Bezpieczeństwa. Zapewnić dostęp. Jak mi zapewnisz dostęp? Tutaj i będę skanował strukturę z pierścieniami, a ty poszukaj informacji i zaginionego urządzenia. Co ty robisz? Może mną rzucisz następnym razem? Następnym razem mną rzucisz. Zapisane. Ja żartowałem! Beatty, ja żartowałem! Ja żartowałem! Dobra, gdzie ja jestem? To wygląda bardzo źle. O nie, 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 znowu anomalie. Wow! Uff! O, wstają! Oni się odzwłaczają! Zaraz zaczną wybuchać.
Jezu, jakie to jest straszne, to jest przerażające, co się właśnie dzieje. Czy ja muszę ich tu naprawdę wszystkich pokonać, czy mogę sobie darować? Dobra, mam strzelbę, z tym będzie łatwiej. W ogóle do strzelby mam amunicję w końcu, bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra, 50 też da się ich męczyć, więc właściwie nie wiem, czemu tego wcześniej nie robiłem. Powiedziałbym, że czysto. Wejdźmy tutaj. Boże, jak mogę ich bić pięścią, to po prostu będę to robił. Dobra, oni też chyba mogą mi przywalić. W takim razie spróbujemy przebiec obok nich. Może my nie musimy wcale się z nimi nawalać. Może to nie ma sensu. To nie może mieć sensu. Czekajcie, albo ich zbierzemy w jednym miejscu. Chodźcie wszyscy do mnie. Albo walić was. Serio, walić was. No, pięknie. Intruz może posiadać zaawansowane maskowanie. Przyjąłem. Lasery włączone. Wysyłam oddział, żeby to zbadał. Muszę uważać, żeby przypadkiem się nie przenosić w czasie, kiedy... Wow! Wow. Właśnie, muszę uważać na takie rzeczy, bo nie wiadomo kiedy, w jakim miejscu, momencie mnie przeniesie. Jakby mi teraz zabrało most, byłaby padaka straszna. O, dobra, na szczęście jest okej. Tam coś się świeci przede mną, tak złowrogo. Ha, koniec misji, albo podmisji. No dobrze, pociśnijmy dalej z tematem. Zobaczymy, gdzie przyniesie mnie dalej. Tylko jeśli ja dobrze rozumiem... Tak! My widzimy podpowiedź teraz na ekranie, dobrze rozumiem. My widzieliśmy wcześniej głowę Andersona zanurzonego, wiecie, tak do góry nogami, a ta cała część górna razem z tym dziwnym czymś, co ma teraz na łapie, to jest pewnie to, czego ja potrzebuję. I po to pewnie teraz idę, bo właśnie miałem mówić, że ten most, po którym przechodziłem, że wydaje mi się, że on łączy budynek, do którego wspiąłem się dzięki konstrukcji Beattiego, z budynkiem, w którym znalazłem dolną część Andersona. Tak, to jest dokładnie to. Wybaczam. I to jest to dziwne światełko, które widzieliśmy, o którym mówiłem pod koniec poprzedniej misji. Sorry, Anderson. W ogóle co się stało, że cię tak wbiło? Jak ty mogłeś tak zginąć? A, ja mam teraz moc, słuchajcie. Fajnie. Nie ukrywam, że całkiem mi się to podoba. Cooper, przeniosłem moje funkcje AI do tego urządzenia, aby możliwa była komunikacja pomimo zakłóceń. Ostatnio widziano go w pobliżu sekcji biologicznej. Ewakuuj. Aha. Włączono dodatkowe lasery. Otoczymy go. Powodzenia. Dobra, tu jest jakieś przejście. A, zobaczcie, słuchajcie, te światełka pokazują, gdzie były jednostki żywe w momencie przeniesienia. No dobra, jakoś to bangla. Tu jest panel, który mamy cisnąć. Nie fajnie. Jak się tam teraz dostanę? Pewnie górą. Tak, ja. Nic nie peniajcie. Tu jest spoko, powiedzmy. Tu jest chyba jakaś amunicja, coś, cokolwiek. Powinny być takie uniwersalne pakiety broni. Znaczy amunicja, a nie ma.
Ła, ła! Kiedy? Tam jeden wychodził, a przynajmniej jednego widziałem. Nie podoba mi się. Często mnie zabijają w tej grze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zastrzelmy po prostu. Leżeć. Zobaczcie, gdzie mam wylaz. Ja tu mogę wejść, czy nie mogę? Nie mogę. Szkoda. Amunicja mi się kończy, słuchajcie. Bardzo niefajnie. To podnieśmy sobie coś takiego. Co to jest? Strzelba. Mam teraz dwie strzelby. No dobra, to wykorzystamy tą, która mi się mniej podoba. Albo po prostu podniesiemy coś takiego, bo to chyba jest bardzo standardowe. Przepraszam, nie to. To miało być. O, ale słuchajcie, mogę zrobić coś takiego. Wow, siema. Czy jednak nie mogę uciekać, tak jakbym sobie tego życzył. No ładnie mnie tu pocisnęli. Widzę cię. Leży, dobra, spoko jest. To teraz sobie wracam z tej mańki. Za wami. Powrót z tej strony. I cisza. Fajne, dobra zabawa, powiem wam. Gdyby na tym się oparła cała gra, to byłaby wystarczająco zabawna, jak dla mnie. Ja bym się bawił rewelacyjnie, coś czuję. O, mogę wjechać w ogóle, nie muszę się wspinać. Super, dziękuję. Dziękuję, pan gra. Musimy uciekać. Kontynuować operację. Test ma być przeprowadzony. Pilocie, może nam tu pomóc fragment niepełnego dziennika Andersona. Włączam odtwarzanie. Okej. Dziennik Andersona 341. IMC faktycznie coś znalazło. Zakrzywia przestrzeń i czas. Na pewno tego nie zbudowali, ale może to naprawiają. Nie wiem, co planują, ale skutki mogą być katastrofalne. Bez odbioru. Siema! 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 No nieźle. Jest jakieś dziwne zejście. Punkt zapisu. Jeśli nie przeprowadzimy testu Arki teraz, nie będzie nic okazji. Bronie. Znajdźka podniesiona. Nie mogę go namierzyć, szybko zmienia pozycję. Czysto? Czysto. Zajebista jest ta broń, naprawdę na maksa mi się podoba. Jak na strzelbę? Błagam, ja nigdy się nie bawiłem w strzelbę, to jest fajne. Odszyfrowywanie, bla bla bla, kalibracja, bla 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 bla. Idziemy zobaczyć kolejny wpis. Dziennik Andersona 342. Źródło mocy zakrzywiacza nazywane jest Arką. Chyba nie udoskonalili jeszcze odbudowy. Ta jest pusta. Arka musi być gdzie indziej. Anderson bez oddechu. Arka jest gotowa do transportu. Tam się coś otworzyło. Mhm. Fajnie, fajnie. Dzięki, chłopaki. A, czyli tak się zdążyły wznieść. Super. Bardzo fajnie. Dziękuję. Okej, tak może być.
O, siema. Tego się nie spodziewałem. Szybki przeładuneczek. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Rozgrzewać zewnętrzne pierścienie. Gdy Arka będzie na miejscu, tu rozpoczniemy. Tędy, okej, okay, widzę. A, taką skakankę mi zrobili. Dobra. Spoko. Lubię takie rzeczy. Tak się trochę jak w Portalu czuję, takie wiecie, ogromne hale, które wyglądają jak trochę przygotowane, trochę opuszczone. Wow, 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 spokojnie. Wychilujcie troszeczkę. Co to ma być? Kto tu teraz przyjdzie? Bo ktoś pewnie przyjdzie zaraz. Ło, a tam są... Aha, ja nie mogę wchodzić na te ostrza. Skąd wy wychodzicie? Tędy chyba, nie? To czy ktoś tu jeszcze jest? Ja nie widzę. Dobra, słuchajcie, skoro mamy taką okazję... Jeszcze jakiś? Jeszcze jakiś. Shit. Chyba czysto. A, rzekłbym, że chyba czysto tak, bo zrobił się nawet punkt zapisu. Tu coś jest, tylko jest high voltage, to pewnie w starym czasie mogę się przenieść. Dokładnie. Zjazd na lince i szybki zeskok na niepalącą się powierzchnię. Aha, super, fajne. Też dobry pomysł. Fuck, tylko spieprzyłem. Za wcześnie nacisnąłem. Trudno. Wow! Przeraziłeś mnie, kolego. Nie spodziewałem się tego. No, czemu się odkleiłeś od ściany? Niesprawiedliwie. Czemu się nie przykleja? O co tu biega? Jeszcze raz. Dobra, jest spoko. Czy mi się wydawało dokładnie? Tu jest jeszcze ten. Pierścienie w mojej okolicy emitują dużą dawkę energii. Była to przypuszczalnie ostatnia lokalizacja Arki z miejsca potężnego wybuchu. Plan Andersona obejmował zwiad w pobliżu aktywnych pierścieni. Czyli pewnie mam wejść na platformę i zastanówmy się. Super, przeszliśmy. Tu na górze coś było, tylko ja chyba nie potrzebuję teraz. A może potrzebuję? Zobaczmy co to. To niestety nie jest broń dla nas. Ło! Ło! Trochę mnie zaskoczyli. Jeszcze raz. Żyję? Jestem cały. Obrali zatem księżyc tej planety w ramach testu. To był tylko cholerny test. Następna będzie jedna z naszych planet. Chcą zniszczyć harmonię. Do tego przesunęli termin. Muszę wysłać te informacje Sarze. Czyli Anders zdobył tu bardzo ważną wiedzę. To ostatnie nagranie majora Andersona. Cooper, na podstawie twoich danych opracowałem plan. Będę na zewnątrz. No okej, okay, do zobaczenia. Tylko gdzie ja mam iść? Chyba tędy. Ło, co to jest? Chciałbym dziś poruszyć kwestię wartości ludzkiego życia. Powiedział trup.
Chciałbym dziś poruszyć kwestię wartości ludzkiego życia. Nie ma czegoś takiego. Skoro zwróciłem już waszą uwagę, dodam, że ludzkie życie jest w pewnym stopniu zbyteczne. Rozmnażamy się i wyniszczamy. Jesteśmy elastyczni, lecz niedoskonali. Do tego pochłaniamy bardzo dużo zasobów. Jesteśmy ich nieustannymi konsumentami. Dla naszych badań najważniejszy jest jeden niezaprzeczalny fakt. Ludzi jest w bród. Przeludnienie w każdej kolonii to rzecz pewna. Z obiektywnego punktu widzenia nieodpowiedzialnym byłoby twierdzić, że każdy jej mieszkaniec jest niezbędny. Miliony ludzi każdego dnia giną w koloniach z różnych powodów. Ludzkie życie jest zbyteczne. Nasz problem ma... Naukowcy, weźcie ich, zrozumcie. Dobra, znowu dotarliśmy do końca. A biorąc pod uwagę, że to jest pół godziny nagrania, to myślę, że spokojnie wystarczy i skończymy na dziś, słuchajcie, moi mili. Także na dziś to wszystko z mojej strony. Ja dziękuję wam ponownie bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo w następnym odcinku. Pa, pa!